Ani ty nie jesteś najszybszy, ani ty nie jesteś najszybszy. Ja jestem najszybszy, okej? Okay? Chłopaki, jestem tak szybki, że jak wchodzę do pokoju, to Mohamed Ali gasi światło za mną. Nie, kurwa, ja byłem taki szybki w liceum, że wszystkie medale w sprintach zdobywałem. A ja jestem tak szybki, że jak się umawiam na randkę, to dochodzę zanim wyjdę. Czekaj. Czekaj, co? Najszybsza to jest dostawa z WK Dzik. Skurwysynu. Chciałam sparodiować owca, nie wiem czy umiem. Cześć YouTube, jak leci ekipa WK z tej strony? Jedziemy właśnie na sesję. Dzisiaj robimy zdjęcia koszulek polo. Mamy trzy nowe kolory. Różową, piękny kolor, białą i czarną. Chłopacy będą modelami oczywiście, więc zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Siu! Siemanko. Cześć, jak leci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj sesja w polo. No to by było na tyle. Śmiejemy się, bo Natalia powiedziała dosłownie to samo, co ty przed chwilą. Czy się tu bieg leci? Dzisiaj sesja polo. Dobrze to zrobiłem. Serio, identycznie. Hej. To jest literatycznie. Nie będzie? Będzie. Będzie? No wczoraj mówił, że będzie, jeżeli vlog jest. Dobry pomysł, bardzo. Oj tak, być kół plus jeden. Może Saker ma taką brodę, nie? Jak co przyjedzie. Nie, właśnie ja mogę zapuścić. Jeszcze łysy by mógł być. On przyjeżdża, tak? No nie wiem właśnie, czy on przyjeżdża. Może na połowę oczekuję. Teraz się dowiemy, czy przyjeżdża. Słuchajcie, Saker zadzwonił, że miał być na sesji, ale zaspał. Właśnie się obudził. Więc nie będzie go. Nie zacząłem Sakera w polu. Paweł Sikora. Ale jest Paweł Sikora. Siema. No. Siema. Chcesz się tłumaczyć, że się spóźniłeś? Nie tłumacz się. Nigdy się nie tłumaczy. Saker zadzwonił, że, że zaspał i że go nie będzie. W ogóle go nie będzie? W ogóle nie będzie, że zaspał. O nie. Powiedziałem tak. Sorry, nie mam wymówki. No, oddałbym za wasze życie, moje życie. Macie to nagrane? Macie to nagrane na kamerze? Co? Co on mówi, nie? Bo ja To ja nie wierzę w to. Saker jest zbyt porządny, żeby tak olać sprawę. Elo? Elo? Jesteś już przy studiu gdzieś? Nie, właśnie zaspałem w chuj. A, bo ja się właśnie spóźniłem i myślałem, że jestem ostatni. No dobra, to ja parkuję tutaj. A nie wbijesz jakoś jak ten? Się ogarniesz? No właśnie nie wiem sam, co zrobić teraz. Dopiero dosłownie 3 minuty temu się obudziłem. O kurwa, nieźle. No dobra, to jak coś czekamy. Ja tutaj idę na górę. Dobra. Co? A, ogólnie to oddałbyś za mnie życie? No chyba nie. A, no to na razie. Nie oddałby za mnie życia, Saker. Ja bym się nie przejmowała. Dobra, ty to spróbuję. Widać, spróbuję. No i zaczęliśmy rozmawiać o starych reklamach. Nie wiem, czy pamiętacie tą z remiksem Elvisa Presleya, gdzie byli na statku i grali taki turniej w klatce. I wtedy był na topie Edgar Davids, ten piłkarz w okularach z Holandii, bo był finezyjny, nie? On tam miał bardzo finezyjną grę, taki charakterystyczny styl poruszania się. Potem była faza na Thierry Henry. Wszędzie był w mediach, wszędzie był na okładkach w grach i każdy chciał wkręcać z różnego jak Thierry Henry. No i tutaj właśnie Robur na podwórku był Thierry Maurin, tak? Ale nosiłem koszulkę Ronaldo albo Ronaldinho, nie wiem. I miałem chyba 3 gwiazdki, później zdobyli kolejne mistrzostwo. Już było nieaktualne, bo 4 gwiazdka i każdy, że wiesz, już 4 gwiazdki są. Ale dalej nosiłem te 3 gwiazdki. Ale poczekaj, to 3 gwiazdki miałeś, czy nie miałeś koguta takiego na koszulce? I to nie była niebieska koszulka? Nie, żółta. Ale żółta, okej, okay, Brazylii, dobra, bo wiem, że był... Nie wiem, ile tych gwiazdek miałem tak naprawdę.
Bo wiem, że był moment taki, ale to w 98, co Francja zdobyła Mistrzostwo Świata, to im ta gwiazdka wskoczyła dodatkowa, wtedy pamiętam. No ale Zidane, Henry, Ronaldinho, Ronaldo za czasów Manchesteru. No i Cantona, ale to naprawdę już dla staruchów, Cantona się tam pojawiał, nie w każdej reklamie. On już wtedy nie grał, ale był w reklamach. No i tak to jest, nie? Czasy się zmieniły, piłka się zmieniła. No i nie ma w sumie takiego Ronaldo. Chyba, no. Tak sobie gadamy, że jest Mbappé. Ale on tam jest szybki po prostu, nie? Szybkie ma nogi. Ale nie ma takiej piłkarza z taką charakterystyczną finezją już. Jak oznaczycie mnie na relacji na Instagramie i sklep, jak oglądacie to, to do jednej osoby wyślę taką polówkę. Tylko musicie udostępnić film. A wyniki będą gdzie? Na Insta WK Sklep. Wyniki będą na Insta WK Sklep i na moim. Wszędzie. Na pewno będą. Czasem zdarza się, że są z opóźnieniem, to fakt, ale nie tym razem. Jak? No zajebiście, ale nie widzę nic złego, żeby założyć polo do dresów, tak szczerze, nie? To mi się kojarzy, że chodzą tak na luzie. Dużo ludzi tak na luzie chodzi. Nie wiem, czy piłkarze tak nie chodzą czasami w takich podróżkach, nie? No, też mi się tak wydaje. Kojarzy mi się w ogóle ten fit właśnie, jak chodzą na konferencjach prasowych. Mam polówkę klubu, tak wbijają. I słuchawki oczywiście, by Dr. Dre. Co udało się? Nie. Do widzenia, ale ja je robię tylko myślę. Jeżeli no chcecie nie wyglądać większy, na większych nie kupujcie tej białej polo. Kupcie czarną albo różową, bo w białej zawsze wychodzisz na mniejszego. A dlaczego? Prosta sprawa. Patrzcie, jaki jest kontrast, jak jesteś białoskórym człowiekiem. Czarny rękaw. Tego nie ma. I wychodzi tylko łapa, nie? Wbrew obiegowej opinii, że czarny jest. I widzisz dokładnie, ile ma łapa, bo czarny kolor odcina, tak jakby, dokładnie jego ramię. A biały się zlewa trochę, tak, nie odcina, tak, dobra, nie podkreśla tak ramię. No i właśnie mama wam powie, że czarny wyszczupla, tak, i załóżcie białe. Tak. Ale nie, jeżeli ćwiczycie na siłowni, no to... To załóżcie czarny, jeżeli chcecie być większy. Zaufajcie nam. A w innych rzeczach zaufajcie mamie, ale w tym akurat zaufajcie mamie. Ale fajnie, wyglądasz jak... Ale buty musisz założyć, taki miły gość. Wyglądasz jak miły gość. Że sympatycznie, wiesz? Że jesteś umięśniony, ale nie bałbym się ciebie. Jesteś weź załóż buty. Przyjacielski wizerunek masz. Dobrze to wygląda. No, dobrze. Buty to... Też wszystko mam, że taka... Tip dla osób, które mają troszkę więcej tłuszczu na dole. Czarna koszulka sztos. Robiliśmy zdjęcia, nic nie widać, żeby cokolwiek odstawało, a w rzeczywistości odstaje trochę. No a tak bardziej ten barwny. Ja na przykład białej bym nie założył. Czarną albo różową. Tak jakbym sam chodził. Tylko mieliśmy trzy kolory, jak akurat na owce trafiło. No ja jestem, poświęciłem się, miał być sakę. A, no tak. Ale przejąłem rolę miłosiernego. Także... No saker nie był gotowy na to poświęcenie. Mimo, że jest znany z dobroczynności. Jak teraz? Pomykanie się do ładu, nie? Kogo lepiej? Modelinio. Modelek. Czekaj, pokaż. Ale dobrze się czuję w tym zestawie, ale taki... Już możesz tak zostać, jak...
te słodkie pianeczki. Czuję się jak ta słodka pianeczka. Czy bokiem? Marshmallowy, tak? Tak, tak zróbmy. Owca, schrupałbyś mnie? Jak marshmallow wygląda, tak? No, wyglądasz jak osoba, która może się popłakać i potrzebować motywacji. Proszę cię. O, teraz będzie piękno, zobaczcie. Welcome to McDonald's. How can I help you? Dalej mogę wyobrazić sobie, że sobie. Bardzo fajnie, ja już na to Duolingo. El hombre es macho ser nino. O, to jest właśnie. Tylko pączek wyglądał, jakby się koło rękoma miziali. No i nie się trzyma z chwili czasu pokażę wam sztuczkę, jak szybko mogę się kręcić na krześle. Tym. Kurwa, to było niebezpieczne. Nie zrobię tego przez to teraz. Nie było to w 100% prawdziwe. Nie było w tym żadnej ustawki. Pozdro! Dobra, teraz na serio. Na serio chciałem to zrobić. Jak najszybciej można się kręcić na tym krześle. Dawaj, no. Najpierw dwoma nogami się odpychasz, potem jak jest szybkość, to przechodzisz na jedno. To nie było chyba szybko. Znaczy, jest, a nie trochę. Weź mnie rozpuść. Bo ja jeszcze wytrzymuję. Weź mnie rozpuść. Ale tak serio. Tak. No dawaj! Jeszcze? No proszę, nie, to jest takie wolne. No nie, skasujemy to, bo to nie imponuje. No tylko czekaj, z daleko od krawędzi, żebyś nie był na ten. Dawaj, no. Ale słabo. Nie, nie ma sensu w ogóle tego wrzucać. Nie, tak wolno. Wszystko cierpię. Chciałem pokazać, co się dzieje, kiedy robimy zdjęcie na sesji, czyli fota pewnie taka, jak to widzicie na ekranie, a co się dzieje, jak sam robię zdjęcie z łapą. No właśnie. No, jest różnica. Jest ta różnica, no. Ale mam nadzieję, że i z sesji coś wyjdzie, bo starałem się napinać jak najbardziej. Tak stary. Już wysiedliśmy, Pączek 4 lata stażu za kółkiem, ja 10 lat, myślał, że będą pierwsi. Tymczasem on czeka jeszcze na skręcie w lewo w Orzechową, jeszcze poczeka z 4 minuty. A my już jesteśmy, będziemy się relaksować i tak kończymy dzisiejszy odcinek. No i Regura też jeszcze nie ma. Co mnie zszokowało.